Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Skupimy się na evencie halloweenowym, a dokładniej na tym, co można za ten event wygrać. Ogólnie zaczął się on wczoraj. Jeśli jesteście graczami free to play, nie chcecie nic wydawać na tą gierkę, no to macie szansę na wbicie kilkunastu maksymalnie poziomów. No, praktycznie nagrody są fajne, aczkolwiek zdecydowanie lepiej jest, jeśli na przykład, powiedzmy, w sensie nie, że lepiej jest, tylko że dużo lepsze nagrody są już za te wyższe poziomy. Nawet za każdy jeden poziom jest po prostu wyższa ta nagroda niż normalnie za każdy jeden poziom na tych niższych poziomach. I te wyższe poziomy można odblokować no, na dwa sposoby, albo specjalne właśnie aktywatory. Pierwszy mamy za darmo, wiadomo, a następny możemy aktywować za 1000 zł. Każdy następny, jeśli wykorzystamy ten, który wybierzemy. No nie wdając się w szczegóły, aktywator można ten pierwszy za darmo, jak i następne wybrać, czy chcecie zdobywać walutę wydarzeniową za zwycięstwa, czy za zdobywanie jakichś fajnych odznak mistrzowskich. A z kolei macie jeszcze super aktywator. No i ten super aktywator to jest coś, dzięki czemu odblokujecie 30 poziomów od razu i będziecie musieli tylko 5 jeszcze wbić, żeby wbić czołg 7 tieru Titan NH, a ogólnie poziomów w wydarzeniu jest aż 55. Ale no cóż, skupmy się na nagrodach. Jak już powiedziałem, nagrody za te wyższe poziomy są naprawdę fajne. Są tu różne jakieś pudełeczka, kredyty, wolne doświadczenie i tak dalej. Aczkolwiek, no wiadomo, jak w każdym wydarzeniu, w którym są czołgi do wygrania, najważniejszą nagrodą są dwa pojazdy. Moi drodzy, są to piątotierowy Titan MK1 oraz siódmotierowy Titan NH. Zacznijmy sobie od tego pierwszego, ponieważ jak dla mnie jest to naprawdę bardzo ciekawa maszyna. Otóż, moi drodzy, jest to, nic dodać, nic ująć, po prostu Crusader. Czym się różni od tego Crusadera? No, delikatnie lepszym czasem celowania i jakimiś kosmetycznymi rzeczami w pancerzu wieży z boku i z tyłu będą łatwiej wchodzić haeczki, aczkolwiek jakoś specjalnie to zdecydowanie na grę nie wpływa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten pojazd, no to jak mogli się spodziewać, jako że jest taki sam jak Crusader, jest to naprawdę świetna maszyna. Mamy tutaj magazynek dwupociskowy, mamy naprawdę fajny DPM. To, co zasługuje na uwagę, jest to penetracja aż 130 mm na pocisku podstawowym. Na goldowym jest to bajeczne, jak na piąty tier 180. HP również mamy bardzo dużo. Jeśli chodzi o depresję działa, to również jest bardzo dobrze. No i tak naprawdę z takich większych zalet to by było na tyle, ponieważ czołg jest dosyć wolny jak na lighta. Idzie tylko 50 na godzinę. Na szczęście nie jest to już taka tragedia z tym Crusaderem jak kiedyś. Aczkolwiek, proszę Państwa, również, no tak samo jak w zwykłym Crusaderze, tak samo w halloweenowym Crusaderze, pancerz pozostawia wiele do życzenia. Haeczki raczej od przodu wchodzić nie będą, aczkolwiek uważajcie, jeśli traficie na jakąś KW2, to ona was na spokojnie będzie mogła zone-shotować, wiadomo, nawet z pocisku przeciwpancernego. Jeśli chodzi o bok, to jest niefajnie, choć tutaj takie fajne jakieś boczne osłony gąsienic mogą troszkę poodbijać. W tył będą raczej wchodzić te haeczki, aczkolwiek również bez przesady, nie z każdego czołgu. Tak więc ogólnie maszyna bardzo dobra, jeśli ktoś chce się pobawić na piątym tierze, ale no jak dla mnie, no ja mam Crusadera akurat, sobie go zostawiłem, no bo wiadomo, już w tej linii mam 10 tier IFV-a i Vickersa Light. Aczkolwiek Crusadera sobie zostawiłem, bo to była naprawdę fajna maszynka i szczerze mówiąc, no taki Titan MK1 mi się nie przyda. Dla zainteresowanych to można go sprzedać za 250 zł. Ja tego nie zrobię, ponieważ ja jestem takim kolekcjonerem wszystkich eventowych czołgów, aczkolwiek raczej nim grać nie będę, ponieważ mam sobie swojego Crusadera, albo może będę właśnie grać tym, ponieważ wiadomo, to niby ten sam czołg, ale zawsze coś nowego, jakieś
fajniejsze te, polskie głosy, załogi i tak dalej. Proszę Państwa, drugim pojazdem jest siódmotierowy Titan NH. I tutaj gracze oczekiwali, że nie będzie to tak przegięty czołg, jak na przykład na Halloween 2020 był Annihilator, czy Halloween 2018 był Smasher do wygrania. No i szczerze mówiąc, gracze się nie zawiedli, otrzymaliśmy maszynę dobrze zbalansowaną, również nie odstającą od reszty. Naprawdę ciekawy czołg, jeśli ktoś szuka jakiejś fajnej premki, która potrafi jakoś fajnie podbijać, w miarę jakoś postrzelać i ogólnie nie jest jakaś super przegięta, ale również nie jest słaba. Z zalet tego czołgu, no to co? Mamy fajny czas celowania, mamy sporo HP i mamy pancerz. Pancerz, który potrafi odbić, aczkolwiek również bez przesady. Dolna płyta wpuszcza. Garnek jest mały, aczkolwiek potrafią wejść pociski z jakich celniejszych działów, mogą tam jak najbardziej trafić. Z takich jeszcze większych weak spotów to jest taki malutki weak spocik na spodzie wieży, na łączeniu wieży z kadłubem wchodzą niektóre pociski z pojazdów 7 i 8 tieru, aczkolwiek również bez przesady. To co jest ciekawe w tym czołgu, są to jego tutaj ekrany pancerne, zarówno na wieży, jak i na kadłubie. No tutaj możemy niby sporo poodbijać, ale również jakoś bez przesady. To co jest fajne w tym czołgu, jest to twarde jarzmo, w które nie będzie wchodzić jak w niektóre czołgi ciężkie. Tak naprawdę największą wadą tego czołgu jest to, że jest on po prostu wolny, mułowaty, jedziemy 35 na godzinę. Obracamy się strasznie, jesteśmy wielkim pojazdem, ogólnie ciężkim. Świecimy się na samym początku bitwy, również no jeszcze tak na pocieszenie mogę dodać, że razem z tym, że mamy fajny pancerz wieży, mamy również niczego sobie depresję działa, jest to minus 7 stopni, tak więc no tym czołgiem jakoś specjalnie nie pogramy tak efektywnie jak na przykład powiedzmy T29, ponieważ w sumie działo jest podobne, zadajmy 310 obrażeń, penetracja jest średnia, jest to tylko 180 mm, aczkolwiek również nie ma jakiejś niesamowitej tragedii. No nie pogramy tym tak efektywnie jak na przykład T29, nie podbijamy tyle co T29, nie pojeździmy tak fajnie jak Tiger M1, no ogólnie czołg jest dobry, aczkolwiek nie wyróżnia się po prostu wśród innych czołgów i myślę, że skończy tak jak klikam, czyli po prostu zostanie całkowicie zapomniany przez graczy i absolutnie nikt tym nie będzie chciał grać, ponieważ po prostu są na tym tierze czołgi lepsze. Jeśli oczywiście macie swoją opinię na temat tego czołgu, to koniecznie podzielcie się nią w komentarzu. No i cóż, do widzenia.